królowo Polski, na ryjo królowo Polski. Jestem przy tobie, pamiętam, jestem przy tobie, pamiętam. Czuwam, na ryjo królowo Polski, na ryjo królowo Polski. Jestem przy tobie, pamiętam, jestem przy tobie, pamiętam. Czuwam, Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski. Jestem przy tobie, pamiętam, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już tradycją naszego miasta stało się to, że w takie wielkie dni, dni naszej ojczyzny, ale zarazem dni związane z naszą wiarą, gromadzimy się tutaj, przy tym pomniku, aby w ciągu tych kilkunastu minut zadumy przypomnieć sobie papieża, wielkiego z wielkich Polaków. 2 kwietnia, 9 lat temu, to dla wielu z nas tak bardzo odległy czas, ale dla wielu to ten dzień staje się dzisiaj, jest tak bardzo nam bliski, jest inny, bo wtedy na pewno jakaś łza, a zarazem wiele pytań, jak to będzie dalej. Dzisiaj właściwie prawie że dzień radości, bo przecież za już niepełny miesiąc będziemy mieli ogłoszenie, że Jan Paweł II, papież Polak, jest świętym. Ten, który był tak nam bardzo bliski. I dzisiaj, kiedy gromadzimy się tutaj przy pomniku, chciałbym, żebyśmy zastanowili się. Niech każdy z nas się zastanowi, gdyby tak dzisiaj ten, który będzie za niepełny miesiąc świętym, stanął tutaj wśród nas. Co on dzisiaj by do nas chciał powiedzieć? Co chciałby powiedzieć do młodzieży polskiej? Co chciałby powiedzieć do robotników, do nas, kapłanów? Co chciałby powiedzieć do całego naszego narodu? I sądzę, że chciałby nam powiedzieć przede wszystkim to, co starał się przekazywać, kiedy był tutaj u nas jako pielgrzym. U nas, to znaczy na ziemi ojczystej. Ale chyba chciałby przypomnieć nam wszystkim te słowa, które padły na Placu Zwycięstwa: otwórzcie drzwi Chrystusowi. I nikt nie może zrozumieć siebie bez Boga, bez Chrystusa. I te słowa są tak bardzo aktualne. Były, są i na pewno będą. Nie chciałbym tutaj w tak bardzo podniosłej chwili mówić o sprawach polityki. Nie. Ale jeżeli my, Polacy, nie otworzymy naprawdę serc dla Chrystusa,
to siebie nie zrozumiemy. Będziemy ciągle się kłócili. I jeszcze nam papież przypominał i dzisiaj na pewno też chciałby przypomnieć, że prawdziwa wolność opiera się na przykazaniach Bożych. Nie ma wolności, jeżeli człowiek lekceważy przykazania Boże, które przecież są podstawą do wolności moralnej. A jeżeli nie mam wolności moralnej, to każda inna jest tylko fałszem. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Bardzo serdecznie witam młodzież, na którą zawsze można liczyć. Witam księży, przedstawicieli parafii i witam Związek Strzelecki Strzelec. I bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Dziękuję bardzo wszystkim za ten czas poświęcony już nie w sprawie osoby Jana Pawła, tylko w sprawie naszej ojczyzny. A teraz bardzo proszę o program. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 bicie dzwonów zakomunikowało całemu światu, że papież Jan Paweł II odszedł do domu ojca. Była to pierwsza sobota miesiąca, sobota fatimska, dzień nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. W wieku 85 lat, w 27 roku pontyfikatu, zmarł pierwszy papież Słowianin. Widziałem ludzi modlących się do Ciebie. Słyszałem każdą spadającą łzę. Czułem Twoje odejście. Wiedziałem, że nadal jesteś blisko mnie. Dopóki mogłeś, jechałeś wszędzie, gdzie ktoś potrzebował ojcowskiej troski, pouczenia, pocieszenia. Gdy umierałeś, Twoje dzieci stanęły u wezgłowia, by Cię otulić modlitwą. Na placu prawie 100-tysięczny tłum szeptał słowa różańca. Modliły się kościoły, cerkwie, meczety, synagogi, rozgłośnie radiowe i telewizja, kibice i piłkarze na stadionie po przerwanym meczu. Najdalsi ludzie zobaczyli nagle, jak byłeś im bliski, Ojcze Świata. Karol Wojtyła, Jan Paweł II, papież, Polak, wołał do nas z głębi swego przepełnionego miłością serca: nie lękajcie się, pamiętajcie o człowieku. Niech waszym natchnieniem będzie mądrość, niech ożywia was miłość. Mówił, że prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. Dlatego powinniśmy od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nas nie wymagali. W listach skierowanych również do nas nauczał: drodzy młodzi przyjaciele, nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami. Nie pozwólcie się mamić złudzeniu konsumpcjonizmu. Wasze świadectwo niech będzie zaczynem nowego świata, którego pragnie każdy człowiek. Świata prawdziwie sprawiedliwego, solidarnego, braterskiego. Wyszedłeś z Wadowic, powitał Cię Żyd. Sam Bóg postanowił, byś zawsze był z Nim. Śladami Chrystusa pociechę nam nieś. Niech ludy porusza natchnionych słów treść. Papieżu pielgrzymie, pokochał Cię świat.
wiary tam niósł. Swój naród wywiodłeś z niewoli i trosk. Odeszło niegodne, zmieniłeś nasz los. Papieżu pielgrzymie, pokochał cię świat. Sławimy twe imię od tylu już lat. Papieżu pielgrzymie, ku Polsce wznieś twarz. Nadzieję nam przynieś i drogę nam wskaż. Pokonasz odmęty, bo w dłoniach masz ster. Niezłomny i święty, do ludzkich mów serc. Ludowi błogosław, niech stanie się cud, by wiara w nas rosła, by miłość w nas budź. Papieżu pielgrzymie, pokochał cię świat. Sławimy twe imię od tylu już lat. Papieżu pielgrzymie, ku Polsce wznieś twarz. Nadzieję nam przynieś i drogę nam wskaż. Pielgrzymie, pokochał cię świat. Sławimy twe imię od tylu już lat. Papieżu pielgrzymie, ku Polsce wznieś twarz. Nadzieję nam przynieś i drogę Czas biegnie niewiarygodnie szybko, jednak emocjonalna i duchowa więź łącząca nas z Ojcem Świętym wciąż jest bardzo trwała. Jego słowo ciągle zachęca nas do duchowej przemiany, do odkrycia w sobie na nowo własnego człowieczeństwa. Wskazówki zegarów odmierzają już nowy wiek, nowe tysiąclecie, a my, jak dawniej, błądzimy po ścieżkach życia, do wolności, prawdy i wiary. Szukamy wartości życia. Jest jednak nadzieja, że nie zbłądzimy, bo idziemy za Janem Pawłem II. On najlepiej wiedział, co znaczą słowa: wiara, pokój i modlitwa, miłość bliźniego i radość przebaczenia. Nam wystarczy tylko iść jego śladem, pomostem między niebem a ziemią. Ostatnie lata życia Jana Pawła II to droga pełna bólu i cierpienia. To prawdziwa droga krzyża. Ojciec Święty nie ukrywał swojej słabości. Drżąca ręka, trudności z chodzeniem, aż po całkowite unieruchomienie. Usta wykrzywione grymasem bólu, słabnący głos. Umierał otoczony modlitwą, współczuciem, ciepłą obecnością tak wielu ludzi. Przytulony do krzyża, jak w pamiętny ostatni Wielki Piątek podczas Drogi Krzyżowej, szedł świadomie naprzeciw tajemnicy. Uczynił ze swojego cierpienia i śmierci jedną z najważniejszych lekcji życia. Jakby chciał powiedzieć po raz ostatni: nie lękajcie się. Tym razem w kontekście tego, co najbardziej człowieka przeraża: śmierć. Jakby chciał powiedzieć: każdy umrze. Zawiedzie medycyna i technika, ale nie zawiedzie Bóg. Jemu zaufajcie, nie lękajcie się. Chrystus otworzył oczy Janowi Pawłowi II. Papież przekroczył próg nadziei, ale zanim powrócił do domu ojca, wygłosił całemu światu ostatnie, najbardziej niezwykłe rekolekcje. Te rekolekcje papież wygłosił bez słów, nawet bez widzialnej obecności. Wygłosił je w najbardziej ewangeliczny sposób, mocą miłości i modlitwy. Świat nareszcie zamilkł,
i pogrążył się w refleksji. Ludzie wszystkich ras i religii modlitwą i łzami żegnali papieża Polaka, człowieka, który przerósł wszelkie autorytety, stał się fundamentem naszej zbiorowej tożsamości narodowej. Jego motto, biskupie, totus tus, cały twój, będące wyrazem oddania się Matce Najświętszej, już na wieki będzie dla nas symbolem wiary, nadziei i miłości. Czy rozpoznasz mnie, gdy spotkamy się w niebie? Czy uścisnę cię, gdy spotkamy się w niebie? Tak bardzo chcę odmienić się, kwietnia 2005 roku
otworzył się przed nami nowy rozdział życia. Nie zmarnujmy go. Niech słowa i nauki Jana Pawła II pozostaną z nami. Człowiek żyje, dopóki żyć będzie pamięć o nim w tych, którzy pozostali. Nie cały umieram. To, co we mnie, niezniszczalne trwa. Módlmy się więc razem z Ojcem Świętym, który wstawia się za nami u Boga. Oto doświadczenie Bożej obecności, łaski i miłosierdzia dla nas tu zebranych. Módlmy się, powierzając cały świat Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie powierzamy dzisiaj losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość, przezwyciężyć wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Amen. Bardzo dziękujemy wspaniałej młodzieży. Bardzo dziękujemy pani Barbarze. Papież Jan Paweł II wszystkim tym, którzy odwiedzali, czy kiedy przyjeżdżał do ojczyzny, czy gdziekolwiek, to wręczał różaniec. Tak bardzo wiele razy powiedział, czym jest modlitwa różańcowa dla niego i czym powinna być dla każdego człowieka, który wierzy, szczególnie chrześcijanina. I dlatego chciałbym teraz prosić księdza Grzegorza o poprowadzenie modlitwy jednego dziesiątka różańca. I chciałbym prosić, żebyśmy wszyscy tutaj zebrani pomodlili się w intencji naszej ojczyzny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Polski, Królowo Polski, Królowo Polski, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Godni księża, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Wołomin. Nie ukrywam, że w uroczystości zawsze przy pomniku Jana Pawła II, zarówno w rocznicę śmierci, jak i rozpoczęcia pontyfikatu, są dla mnie szczególne. Mam okazję wiele razy przemawiać do Państwa, ale ta uroczystość, to miejsce, ten czas, ta atmosfera jest szczególna. Myślę, że również ta atmosfera jest szczególna dla Państwa. Wszyscy pamiętamy Ojca Świętego, kiedy był wspólnie z nami tutaj. Wszyscy pamiętamy Jego dobroć, wszyscy pamiętamy Jego słowa. Wszyscy pamiętamy o tym, że Jan Paweł II był dla nas świadectwem jako osoba, która wędrowała przez życie wspaniale. Osoba, która była doświadczona w życiu. Od młodości, poprzez II wojnę światową, przez kapłaństwo, poprzez w końcu pełnienie funkcji
Ojca Świętego. Ale Ojciec Święty również przekazał nam swoje słowa. Słowa, które mamy jeszcze w uszach. Słowa, które są spisane, które powinny nam służyć do tego, abyśmy wspominali te słowa, abyśmy dzięki tym słowom mogli naprawiać swoje życie i być coraz lepszymi ludźmi. Za niespełna miesiąc Jan Paweł II będzie wyniesiony na ołtarzu jako święty. Jest to szczególny moment dla nas, Polaków, szczególny moment dla nas, Wołominiaków, bo my tu właśnie w tym miejscu spotykamy się od wielu lat i mamy w pamięci Ojca Świętego i pełni jesteśmy modlitwy i wyczekujemy tego wspaniałego momentu. Ja niezmiernie się cieszę, że jest tutaj, w tym miejscu, tyle młodych ludzi. Ojciec Święty ukochał sobie ludzi młodych. Potrafił do nich przemawiać. Potrafił być bardzo blisko nich. Dlatego też w przededniu tego wielkiego wydarzenia raduje się serce, że jest tylu młodych ludzi wokół nas. Również dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Wołomin, którzy przez tyle lat spotykają się tutaj, którzy wspólnie modlą się, czuwają i wspominają. Wspominają Jana Pawła II, ale myślę, że tak samo jak ja, wspominają własne momenty, kiedy Ojciec Święty był w naszym życiu. Moment, kiedy został wyniesiony na Stolicę Piotrową. Moment, kiedy odwiedzał Polskę. Moment, kiedy przed dniem odejścia z tego świata chciał jeszcze nam coś powiedzieć. Chciał jeszcze ostatnie słowo pożegnalne być może powiedzieć, ale nie mógł już tego powiedzieć. Być może te słowa nie padły, ale zapadły nam głęboko w pamięci. I pamiętamy ten moment i on szczególnie wywołuje wzruszenie w nas. Szanowni Państwo, myślę, że w imieniu własnym kapłanów parafii wołomińskich i dekanatu chciałbym już dziś zaprosić w imieniu księdza dziekana na uroczystą przeświętą, która odbędzie się właśnie tu, na tym placu, 27 kwietnia. Myślę, że wszyscy będziemy mogli wówczas podziękować za wspaniałe dzieło. Wspaniałe dzieło, z którego my korzystamy, ale również będą korzystały przyszłe pokolenia. Jest to olbrzymia kopalnia determinacji, olbrzymia kopalnia chęci do życia. I jest to wielki dar dla Polaków. Myślę, że w chwilach trudnych dla naszego narodu wszyscy będziemy wspominać Jana Pawła II i będzie dla nas takim drogowskazem, jednocześnie skarbnicą wiedzy i chęci do działania. Podziękowanie dla wszystkich, którzy przygotowali dzisiejszą uroczystość. Podziękowania dla księdza dziekana Sylwestra Sienkiewicza. Podziękowania dla strzelców wołomińskich, którzy zawsze cudownie są w tych miejscach ważnych dla nas, dla mieszkańców. Podziękowania dla pocztów sztandarowych. Podziękowania dla zespołu szkół nr 3, który co roku cudownie przygotowuje tę uroczystość i pozwala nam jeszcze dodatkowo, gdyby przeżyć tą wspaniałą chwilę. Podziękowania dla wszystkich mieszkańców, którzy są tutaj wspólnie z nami. Bóg zapłać. Zanim się rozejdziemy, to chciałbym jeszcze zaproponować, żeby ksiądz Grzegorz rozpoczął, a my wszyscy będziemy uczestniczyli w pięknym śpiewie tej pieśni, piosenki tak bardzo ukochanej przez papieża. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś ów. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś.
na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś ów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pragnę dołączyć swoje zaproszenie, abyśmy mogli na pewno liczniej tutaj się spotkać 27 o godzinie 18. Nie powitałem was, drodzy panowie totus tuus, ale wam bardzo dziękuję, że jesteście. Nie powitałem pocztu, szkoły, ale bardzo dziękuję, że jesteście. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na nas i pozostanie z nami na zawsze. Idźmy w pokoju z Chrystusem. Bóg zapłać. Kompania. Was? Wejście zróbcie. Wrot. Za mną. Marsz. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, wyłowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś ów. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś.